Dobra. Wejdź do kabiny Evelyn. Opcjonalnie dostań się do strefy VIP. 11, tak? 11, 11, 11. Tu jest 11. Zajrzyjmy. Ślady krwi. Nieduże jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Gdzie te ślady krwi? O? Płyn na wierzchu. Master Cleaner 9000. Ilość duża. Pierwotny płyn krew. Da się te drzwi zamknąć, żebym to nie widział? Kamera, światło. Zbadaj kabinę Evelyn. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie. A powinno być. Port, do którego podpina się lalka. Wymontowali go? Ciekawe czemu. Amakwi. Sprawdź nagranie z kamery. Z której kamery? A. To jest nasza Evelyn? To jednak nie klientowi puściły hamulce. Nieźle jej odwaliło. Ona też ma takiego ziomeczka w sobie? Co to mogło być? Atak cyberprzychodzy? Może nie jestem pewna. Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Dziwne. Dostań się do strefy VIP. Okej. Układam, że to nie będzie takie proste, jak tu są kamery. Po co się przed tą kamerą ukrywam? Ciekawą ma mordę. Niezła jest. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam. A ja mam? Nie. A, to nie jest strefa VIP. Co do kurwy? Teraz pokażę ci pazurki. Oh well. Jak się zmienia punkt widzenia kamery w czasie jazdy samochodem? Pół. Chyba, albo co? Au. Czego no? Sam się zapierdolę! Interesujące. Wszedłem tam, ale już wyjść nie mogę. No to jazda!
Zabijaj drani. Broni nie mam. O Boże! Tu ten save jest dopiero. Zajrzyjmy. Ślady krwi. Nieduże jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie. A powinno być. Port, do którego podpina się lalka. Wymontowali go? Ciekawe czemu. Mogę podejść i znokautować jakoś? Mogę. Ale to raczej nie jest rozwiązanie. No. Więc to jednak nie klientowi puściły hamulce. Nieźle jej odwaliło. Co to mogło być? Atak cyberprzychodzy? Niewykluczone. Ale zastanawia mnie ten brakujący port. Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Dziwne. No dziwne, dziwne. Nie ma co ukrywać. Dobra, jak my się tutaj mamy dostać? Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień! Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij, zakutapało. Wiesz, kim ja jestem? Siły nie Ten użyję. Kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego, co widzę, członkostwo VIP wygasło. Co? Proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. A, zawsze się znajdzie cwaniak. Co? Wracasz do siebie na górę? Zaraz, idę się najpierw odlać. Na drugie piętro zapraszamy tylko klientów VIP. No i tyle. Teraz on ma kartę VIP. Wiedziałem. Wiedziałem, bo jestem mądry. Teraz jeszcze trzeba tego załatwić jakoś. A, przyznano dostęp. Okej. Okay. Czemu mam tutaj przeciwnika jakiegoś? What the fuck? To nie jest przeciwnik, to czerwone coś. No, pewnie, że biorę udział. Do jakiej pojemności? No, pewnie, że ma taki motocykl. Wiem, gdzie to. Dostanę się do Toma. Wszystko jedno, byle dobrze trzepało. Ciężki dzień. Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dwa prania mózgu w jeden. Cześć. Chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Spokojnie. Nie potrzebujesz danych. Nie jestem klientką. Przyszłam porozmawiać konkretnie z tobą, nie z lalką. Jesteś Tom, tak? Mhm. Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek.
Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w Osace? Nie, w Oslo. Do tego wypadku doszło, kiedy była z klientem. W jej kabinie znalazłam krew. Wiesz, takie rzeczy czasem się tu zdarzają. I nikt się tym nie przejmuje? Dostajemy nowe wszczepy, urlop na rekonwalescencję i czasem nawet rekompensatę. Ale to dziwne, że Ewelin wyjechała tak daleko. To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, na pewno. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu, ale klienci nie mogą tam wchodzić. Woodman, co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Jasne. U mnie też dobrze. Nowy sprzęt kupił. Motocykl, nie motor. Motor to masz w pracy. A. Możemy. Ty, ziomaczek. To się raczej nie uda. Dobra, ale spróbujmy. Strefa wroga. Katana. To jakaś fioletowa. Co mnie jakaś kamera tutaj ten? A nie, ziomeczek. Użyj zdolności technicznych, użyj siły. Polarne osi. Ten leży. Słyszałeś o tym typie od Tigersów, Jotaro Shobo? Słyszałem, że to psycholisadysta. A wy kim jesteście? Ciągnęły go na czarną listę. Hej, skarbie! A, lalka. Zabłądziłaś. Wygląda znajomo. Co? Kurtka Ewelin. Całkiem pognieciona, jakby długo to leżała. Sztuczna skóra, damskie M należała do Ewelin. Mogę coś z nią zrobić? Nie bardzo. To za jakieś pentagramy. Cocktail stick. Dobra. To idziemy. Zapij rozmowy Harry Flynn, ktoś tam. Jeremy White. Ej ziom, weź zmień się ze mną w sobotę. W sobotę to na dupy się możemy zamienić. Stary, błagam. Hmm.
Okej. Tutaj chyba wszystko. To ten profesjonalny streamer prowadzący kurs dla innych streamerów, 90 widzów, to niezłe zasięgi. A umiesz powiedzieć coś więcej, czy to wszystko? Dobra, chwilę, gdzie jest kamera? Kamera jest gdzieś chyba za ścianą. Tu nie wlizę. Musimy tą kamerę wyłączyć z tego, co rozkminiam. To nie jest rewa dla klientów. A, chwilę, gdzie jest ta kamera? What the fuck? Weź zamknij ze sobą drzwi z drugiej strony, ok? Jak widzisz, jestem zajęty. Dobra, jest pan Woodman. Zostawiła toreb. Mogła mieć kilka różnych. Cały szajs jest w środku. Musiała wychodzić w pośpiechu. Miłego zdychania w zapomnieniu. Matko jedyna, jak jesteś głupi. Człowieku. Tego nie otworzę. Aj. Ty, tam jest jakiś fioletowy item. Dobra, dajemy. Nie ma tu kamery, nie? Elo. O, pitunia. Nie mam ochoty dzisiaj na pitę. Dobra, co tu jest fioletowego? Nóż. No to gitarka. Allen Jaws. Czemu nie założysz broni? A po co mi? Właściciel z dyska z hotdogami i jedyny pracownik, Singiel, regularnie płaci haracz Valentinosom. Nie jest bezpośrednio związany z członkami gangu. Jako nastolatek był świadkiem ataku cyberpsychola. Od tamtej pory boi się, że sam dozna cyberpsychozy. Wibnie. Średni czas spędzony w klubie 28 minut. Napiwki średnio wydawane. Tak, gminnie szpiegują lalki. Oni wiedzą o wszystkim, co się dzieje w kabinach. Zczytują dane z chipów behawioralnych. Spodziewałaś się czegoś innego? Nie. Ale ciekawa jestem, czy zachowują to wszystko dla siebie, czy sprzedają. A jeśli tak, to komu? Zaatakowany przez lalkę w niewyjaśnionych okolicznościach odniósł liczne wrażenia według prywatnego detektywa zatrudnionego przez Majko Maadę. Prawdopodobieństwo, że to on był celem ataków, jest znikome. W środę około godziny 1:50 miało miejsce atak netrunnerski w kabinie 11. O! Świadkiem ataku był klient pan, który był w trakcie sesji z lalką podpiętą do systemu. W wyniku ataku popadł w szok i doznał objawów psychosomatycznych. Ustalono, że atak netrunnera wywołał u lalki atak psychotyczny. Pojawiło się podejrzenie zmasowanego ataku na chmury, dlatego o godzinie 2:06 wezwaliśmy wszystkich ochroniarzy. A 10 minut później także posiłki Stygar Close. Na szczęście kabina 11 była jedynym celem netrunnera. Panu Briggsowi udzielono pierwszej pomocy i został oddzielony, odwieziony do kliniki psychicznej. Na dzień dzisiejszy, piątek, lalka nie nadaje się do użytku. Ciekawe. No dobra, to chyba wszystko tutaj. Grafik ochroniarzy. Coś ich za... Poniedziałek, Flynn i Yu, zmiana dyżurna, interwencja w strefie VIP, nieważna karta wstępu, wezwanie wszystkich obecnie zatrudnionych ochroniarzy, tryb pilny, wezwano posiłki, bójka między klientami, lalka wezwała ochronę, klient jej groził, wyprowadzono, problem z płatnością, klient uiścił,
Klient odmawia opuszczenia klubu, wyprowadzony. Klient stracił przytomność, bójka przy wejściu, lalka, pobita lalka, omdlenie klienta w kabinie, klient odsucony przez lalkę. Ale klientów odmawia opuszczenia klubu, wyprowadzeni. Tutaj widzisz? O drugiej w nocy ściągnęli wszystkich ochroniarzy do lokalu. Coś przeczytałem do tego. Posiłki Staker Claws. Dobra. To chyba byłoby na tyle. Może eksplodować. Gitareczka. Federacja mogłaby go zbanować za takie coś. Kogo tego wyżej? Pardynie? Daj się spokój, kuźwa. Kolejne dziecko, które mu się nudzi i pisze to, co tam innych osób. Takich pionków, to wiecie. Trzeba ignorować, a nie banować. Dobra, sejwik. Wchodzimy. Dzień Całkiem dobry. Drzwi z drugiej strony znaczy, że masz zostać z drugiej strony. Jestem zajęty, chyba mówiłem. Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Taka tutaj nie pracuje. Ale pracowała. Co się z nią stało? Pewnie złapała jakiegoś bogatego jelenia. Wszystkie tego próbują. Niektórym się udaje. Zapomnij o niej, spróbuj z Roxanne z dwójki. Dupa podobna, a reszta odwali chip behawioralny. Nie poczujesz różnicy. Oglądasz nas rozsądnego, dogadajmy się. Nie rozumiesz powagi sytuacji, muszę wiedzieć, gdzie ona jest. Wyglądasz mi na rozsądnego człowieka. Myślę, że się dogadamy. A ty mi wyglądasz na pokurwioną laskę. Ale zobaczymy. Słucham. A czy on nie powinien być jakiś, nie wiem, negatywnie nastawiony, bo wdaliśmy się do jego biura bez pozwolenia i tak dalej, na zapleczu, i nas wyganiał, etc.? No dobrze. To może inaczej zaczniemy. Lepiej się dobrze namyśl, co właściwie próbujesz osiągnąć. Bo zaczynasz mnie wkurwiać. Opowiem mediom, co tu się dzieje. Twoi przełożeni dowiedzą się, jak traktujesz klientów. Mogę cię zabić gołymi rękami. Nie utrudniajmy sobie życia. Zaginiona lalka, poturbowany klient, niekompetentne zarządzanie. Słabo jak na miejsce, które kreuje się na całkowicie bezpieczne, nie? Zmierzasz do czegoś? Zmierzam do ujawnienia tego w mediach. Mam dowody. Spokojnie. Po co zaraz mieszać w to media? Media wszystko komplikują. No już. Dobra. Pogadajmy jak ludzie. Ta laska, której szukasz. Parker? Tu jej nie ma. To, że jej tutaj nie ma, to już wiem. A gdzie jest? Słuchaj. Nie wiem, na ile się orientujesz w działaniu domów lalek. Lalki to nie są wyjątkowe istoty, które dają ukojenie i rozkosz. To pracownicy, którzy mają jeden cel. Przynosić zysk. Evelyn przestała przynosić zysk. Niestety dla niej, tak. Widziałam, jak załatwiła klienta. To był jakiś atak? Netranerski. Przeprowadzony przez chuj wie kogo. Musiał się na tym znać i wiedzieć, co się robi z dekiem. Rozjebał jej chip. Próbowaliśmy naprawić. Nie udało się. Często się zdarzają takie przypadki? A widziałaś kiedyś sprzęt, który nigdy się nie psuje? Chip behawioralny im sra do głowy. Niektóre wariują. Na ich miejsce są dziesiątki chętnych. Rachunek jest prosty. Do rzeczy. Co się stało z Evelyn? Dostałem polecenie, żeby ją zutylizować. Zabiłeś ją? Nie. Znalazłem Reapera. Twierdził, że potrafi naprawiać takie rzeczy. Dlaczego zaprowadziłeś ją do Reapera, zamiast wypełnić polecenie?
Kurwa. Nie jesteśmy rzeźnikami. Likwidacja lalki to ostateczność. Ja dzwonię do rodziny, jeśli jakaś ma rodzinę. Ale myślisz, że jest dużo tatusiów, którzy wezmą do siebie katatoniczną dziwkę z początkami cyberpsychozy? Pewnie nie. Wypuszczanie ich na ulicę nie wchodzi w grę. To by nam popsuło renomę. Lepsze to niż kula w łeb. Jesteś obleśny. No cóż, to lepsze niż kulka w łeb. Lubię cię, mała. Wszystkie lalki tak mówią. Nie szukasz czasem pracy? Zainwestowałeś własne pieniądze, żeby jej pomóc? W to nigdy nie uwierzę. I słusznie, bo to on mi zapłacił. Za uszkodzoną lalkę? Ludzie mają różne fetysze. Uwierz mi, ja to wiem najlepiej. Pracuję tutaj. Ale Fingers, on ma wszystkie fetysze naraz. Na pewno znalazł dla niej jakieś zastosowanie. Nazwisko i adres tego Reapera. Nie znam nazwiska. Nie wkurwiaj mnie. Funkcjonuje jako Fingers. Ma klinikę w jakimś obstranym zaułku, niedaleko Jig Jig Street. Tam szukaj tej swojej Evelyn. A tu się więcej nie pokazuj. Pojedź windą, bo nie chcę, żebyś się dłużej kręciła po obiekcie. Okej. Porozmawiaj z Johnem. Doktor Fingers z Jig Jig Street. Brzmi jak marzenie. Opuść chmury. Pyk, pyk i pyk. Opresja... Co? Opresja korporacyjna zakończy się wówczas, gdy ty zakończysz... A, to ten kolektyw. Toys. Gdzie to tu wyjście jest? Tu jest wyjście jakieś. Możesz już odebrać broń. Opuść chmurę. Miłego dnia. Kiedy zapragniesz znowu znaleźć... Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w... Chip behawioralny blokuje także pamięć... Czyli nie zostaniesz... Jeśli powiem, że tak... Zgadujesz... Dokładnie. Teraz mnie zaciekawił. Okej. Nowy poziom doświadczenia. Wesołe miejsce. Na swój oślizgły, przygnębiający sposób. Widzę, że nie zmieniłeś zdania na temat domów lalek. Zmieniłem. Wcześniej uważałem, że trzeba je omijać z daleka. A teraz, że trzeba je wyjebać w kosmos. W sumie no. Myślisz, że ją znajdziemy u tego filmu? Jestem martwym gościem w głowie truposzki, nie wyrocznią. Czyli w Matrixie nie występujesz. Pojedź windą na parter. O, a gdzie jest ten cały typo? Westbrook. Główne gangi. Ciekawy jestem, jak ta mapa. No co, to już jest koniec? To jest wszystko? Nie odkryte, jak to wie, co to może się kryć. Ryzyko bardzo duże. Ciekawe. Tutaj są jeszcze jakieś drogi poza tymi, które widać. Można rozpoznać, co postacie mówią po ruchu warg. Jest, że to możliwe. Jeszcze tam mamy poboczne zadania. W sensie gdzie? Pierwsza, w której widzę takie rzeczy. Serio? Miałaś plan, próbowałaś, ale nic z tego nie wyszło.
Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. Kurwa! Co jest? Nie, nie, nie. Ja pierdolę. Czego ty ode mnie chcesz? To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć biochip. Przecież nie zależy ci na moim życiu. Przecież sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żyła. Zapytam jeszcze raz. Czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia, głupio byłoby z niej nie skorzystać. Mam niedokończone od 50 lat porachunki z Arasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebuję cię do tego. Chcesz zrobić ze mnie terrorystkę? Zabawny jesteś, chodzi o ideę, uraz. Chcesz zrobić ze mnie terrorystkę? To jak? Gotowa? A nie będzie. Chciał mnie zwerbować do grupy terrorystycznej. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Jesteś tylko wkurzającym omenem. Wiesz, że jesteś omamem. Tylko irytującym omamem? Powinnam cię ignorować. A ty jesteś chodzącym trupem i powinienem zaczekać, aż umrzesz i zwolnisz dla mnie miejsce w ciele. Ty skurwysynu. Ale jak widzisz, postanowiłem ci pomóc. Musimy tylko znaleźć... Zaczyna się od M na 7 liter. Ale ja ci nie ufam. W sumie nie, ja ci ufam. Co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączona do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? Nadążam. Tak, widziałem, jak cię załatwili. Nie interesuje mnie to. Tak. Widziałam twoje wspomnienia. Nieźle cię załatwili. Dobra, widzę, że mamy do obgadania więcej tematów niż myślałem, ale to później. A póki co, Arasaka wypala cię Soul Killerem. Umierasz, ale zawartość twojego mózgu zostaje skopiowana. No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. A co ja mam niby wspólnego z Mikoshi? Nie rozumiem, co moja sytuacja ma wspólnego z Mikoshi. Nie jesteś zbyt bystra, prawda? 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi. Okej. Okay. Nieznane przyjemności, śledź zadanie. Ślepa jesteś? Metamorfozy. Ja? Nie, chyba nie. Udaj się, zadzwoń do Judy. Judy. Judy Alvarez, połącz. Cześć. Dzięki, że dzwonisz. Przepraszam pana najmocniej. No problemu. Czy możemy zająć chwilę? Obiecałam przecież. Co tam się znowu stało? Nie dla każdego dotrzymywanie obietnic jest oczywiste. Więc masz coś dla mnie? Nie odzywaj się. Evelyn nie ma już w chmurach. Jej chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do Coxywie Fingers. O kurwa. Jej chip behawioralny, a co to kuźwa jest? Wiesz, gdzie znajdę tego całego Fingersa? Tak, on prowadzi klinikę na Jig Street. Kurwa, V, to jest straszny rzeźnik. Jadę tam, znajdę ją. Mówiłam jej, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie, V. Nieprzyjemne przyjemności. Dobra. Nie miałem tego w planach, ale chcę zobaczyć, o co chodzi z tym rzeźnikiem. Jedźmy tam.
Chyba mi mapa znikła na minimapie. Ile my tam mamy? A ja to zaraz obok. Ten fajek, no fajek zbugowany był dobry. Muszę przyznać. Ty, to w ogóle jest jakiś quest, co tu jest? Zadanie pomocne. Sprawy, które nie trafiają na pierwszą stronę gazet. Przysługi, proste zlecenia, przypadkowe spotkania. Dobra, zróbmy takie zadanie. Gdzieś na dole ma być. O co chodzi? Ej, V! Zaczekaj chwilę. Posłuchaj tego gościa. Co byś powiedziała o jego grze? Beznadziejna. Ledwo mu ta gitara z rąk nie wypadnie. Nie znam się na muzyce, a i tak słyszę, że coś mu się sypie. Proszę, jaka krytyczka. Wyluzuj trochę. Jest całkiem niezły. Coś go boli. Na coś się nie godzi. I to słychać. Co prawda brakuje mu scenicznej charyzmy, nie umie pracować palcami, co chwila gubi rytm, ale poza tym jest niezły. Ty co umiesz człowieka skomplementować? Też tak zaczynałeś? Johnny, uliczny grajek z wielkimi marzeniami. Nie rozśmieszaj mnie. Nie miałem czasu na zabawę w drogę do sukcesu. Za bardzo byłem zajęty budzeniem świata z letargu. Gra podoba mi się 10 na 10. Sukces bywa przydatny. Jeśli chcesz obudzić świat, to wiesz, najpierw ten świat musi cię usłyszeć. Sukces kosztuje. Która wielka wytwórnia podpisze z tobą kontrakt, jeśli miażdżysz w tekstach takie molochy jak ona? Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. No już dobrze, królewno. Ale przecież dawaliście jakieś koncerty. Widziałam twoje wspomnienie. Prawda. Graliśmy gdzie się dało. W parkach, starych fabrykach, undergroundowych klubach. Od początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Czyli mówisz, że gdzieś w tym mieście mogą sobie krążyć stare butlegi samuraja? Zapachniało forsą. Proszę, nie wiedziałem, że taka z ciebie materialistka. Prawie zrobiło mi się smutno. Prawie. Dobra, żarty na bok. Myślisz, że te nagrania jeszcze istnieją? No wiesz, po tylu latach? Niedaleko stąd jest Rainbow Cadenza. Klub, w którym grywaliśmy aż do rozpadu zespołu. Fantastyczna miejscowa. Oaza dla ludzi z właściwymi priorytetami. Może będą coś wiedzieli. Okej, czyli dostałem... Co to jest? Warszawsko-katolicka i jej źródła. What the fuck? Wiara warszawsko-katolicka i jej źródła. O Boże, długie to. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. Jak rzecze święty Augustyn z Hiponny. Winnym tego grzechu był papież Ferdynand i następca jego, który wypaczył... Kardynał Lewandowski uczynił co musiał, widząc, iż Watykan wyrzekł się pana, uznał, iż nie może dłużej mianować się stolicą Piotrową i samemu godność papieską przyjął, a za swą siedzibę Licheń objął. Warszawsko-katolicy wierzą w Boga jedynego, w rodzinę prawem natury definiowaną i w tradycyjne przodków krwią uświęcone. O Boże. What the fuck? To za kuźwa jakieś te teksty. Trochę tu pusto. Tu muszę powiedzieć, że jak na taki targ to jest mega pusto. Ale chcę zobaczyć jedną rzecz. Przewiń czas. A, nie mogę. Okej.
To nie zobaczę. Gdzie byś tam? Ta klinika to gdzieś blisko powinna być, nie? 45 metrów. No, nawet mi się tu podoba. I co? To bardziej twoje klimaty niż chmury? Te dziwki są przynajmniej autentyczne. Więc weszli od tyłu przez okno. Takie mura. Możesz rozmawiać? To ważne. Tak, mów. Chyba znalazłem rozwiązanie naszego wspólnego problemu. Nawiązałem kontakt ze starym przyjacielem Zarasaki. Jest tu, w Night City. Bardzo blisko pewnych wpływowych osób. Jak może nam pomóc? W jaki sposób ten twój przyjaciel może nam pomóc? Spotkamy się we trójkę. Ty, ja i mój przyjaciel. Przedstawisz mu naszą wersję wydarzeń w Konpeki Plaza. Nie twierdzę, że go przekonamy, ale od czegoś trzeba zacząć. To zaufany człowiek. Wiesz co? Night City potrafi wystawić najlepsze przyjaźnie na próbę. Ufasz mu? Na pewno? Mieliśmy wiele okazji, żeby się nawzajem pozabijać. Tak, ufam. W porządku. Gdzie i kiedy? W Japantown. Pod przykrywką nocy. Zaraz prześlę dokładny adres. Do zobaczenia na miejscu. Okej. Jak ona to robi, że się nie połamie? Chwila. Tu jest gastro, a tu sex worker. Jeżeli nie wiesz, jakiego rodzaju usługi są tutaj oferowane, lepiej z nich nie korzystaj. Ty chuju, ty skurwysynie! No nie wierzę, no nie! Co? I kochanie. Jakie kurwa, hej? Jakie kurwa kochanie? Co ty tu robisz, pytam? Liz wychodzi na polowanie nocą z nory za piątym bambusem w osadzie. Chce zaspokoić pragnienia wodopoju. Słońce, nie rób na afery. Amatorka to ja, Takamura. Używam burnera i bezpiecznego połączenia. Ale pomyślałem, że lepiej będzie korzystać z szyfru, który opracowałem. Rozumiem, że to się przelasta. Spotkajmy się w dokach przy Channel Street Japantown. Będę tam w nocy. Jeżeli nikt nie będzie cię śledził, ujawnię się. Zrozumiałaś? Czy jest to zbyt skomplikowane? Ujawnię się, że krzyw. Jest w twoim kraju takie powiedzenie. Zaraz sobie przypomnę. Okej. Dobra, wróćmy do tej pary. Zgadamy się. No, nieźle. Mam niestety wrażenie, że mój SMS chyba... Co znowu? Znamy się? Że mój SMS chyba nie był dobrym pomysłem. Znaczy odbieraniem. Kurde, dlaczego mi się quest przedstawił? Dziennik. Znajdź klinikę, to chcę. Ach, a taki fajny dialog był. Dobra, idźmy do sex workerki, bo jestem ciekawy w sumie. No kurde, hey, niezła ta sex workerka. Szukasz towarzystwa na wieczór? No szukam, tak to się już składa. Nie szukaj. Czemu nie? Dokąd pójdziemy? Idziemy dokądś? Czy proponujesz imprezę w ciemnej alejce? Nie jestem jakąś zwykłą zdzirą. Mam swój pokój. Właściwie idziemy? To mam trochę czasu do zabicia. Chodź ze mną. Niezłe, ona chyba miała nawet ten pasek z dildosem, jakby się wydaje. Tam widziałem jakiś ten urywek. Mam coś, co cię nakręci.
na całe godziny. To co to jest? Sex shop. A to? Z tym co się robi? O kurwa. Przyszłam tu po to, żeby nie musieć jej używać. Jedno, drugie. Ja pierdo. Wybrały panie coś? Jak mogę ci dogodzić? No, muszę powiedzieć, że ceny poszalał w tej gierce trochę. Co jest? Co tam masz ciekawego? Knebel erotyczny. Gildo z kolcami. Pilomancer 3000. Transanal Express. O, materiały dodatkowe niekompatybilne z moim oprogramowaniem. Kto powiedział, że potrzebujesz laski, żeby zrobić sobie laskę? Zatkało kakao, kurwa! To nudne. Nie gadać, bzykać. Znasz to uczucie, gdy coś cię swędzi, nie możesz się podrapać? Ja też. No dobre, dobre te teksty. Myślę, że CD tematu seksu się nie boi. Gdzie to jest? 30 metrów. Może jakiś sejwik? Hej V, słyszysz mnie? Słyszę, słyszę, nie musisz się drzeć. Co tam? Ach, konkurs robię, taki strzelecki, z nagrodami, wiesz, tu u mnie na strzelnicy. Aha, tak zakładałam. No i wchodzisz w to? Ja strzelam do zabawy. Wydawało mi się, że imprezy masowe to nie do końca twój styl. No bo nie jest, ale no z kasą krucho, rozumiesz? Co począć, no? Muszę powalczyć o klienta, zapewnić atrakcję. Albo mógłbyś sprzedawać giwery w stanie, w jakim przychodzą z fabryki, zamiast grzebać godzinami przy każdym gnacie. Mam swoją godność, Fi. Pewnie. Kiedy? No, teraz w sumie. Czekamy. Cześć. Czekamy. Poczekacie. Hej, hej, hej! Co my tu mamy? Śliczna jesteś, wiesz? Jeśli szukałaś faceta na dzisiaj, to już nie szukaj. Czy to jest sex worker? Te dziesięciolatki w dzisiejszych czasach są mega kurwa głupie. Kosmos, moje życie na orbicie. Nie chcę kłopotów. Dobra, pan, mam wiadomość od Tiger Claws. Mam do przekazania wiadomość dla Fingersa. Od Tiger Claws. Co to za wiadomość? Pilna i poufna. Czyli? Czyli możesz wybrać. Co? Czy dostaniesz wpierdol za wścibstwo, czy za opóźnianie? Dobra. Slacz, przepuść panią. Szybko poszło. Nie, 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 nie. Wolę mieszkać tutaj. Która w ciemności idziesz, by oglądać latem deszcz pada bez przerwy, nas, a potem muszę coś mi ziemię krwią swoją zbroczyli. Gdyby przyjazny był nam pan wszechświata, niebieski, to pewnie jakaś pochodna ze fabrykolu. Braliśmy to na trzeciej korporacyjnej. Nie, przez dobę nie czujesz bólu. Niewiele pamiętasz. No to nie dziwię się, że one to biorą. Okej. Okay. Co to jest za jakiś... A, wejście do kliniki.
Pamiętaj, Maciej, że im więcej hejtu, tym się bardziej rozwijasz. To czy wiesz co, niestety ja to raczej już mam. Gdzie znajdę Fingersa? Gdybym mógł, to bym się zamienił. Wszystko jest jakieś strasznie zagmatwane. A potem zostaną już tylko kable i puste butelki. Okej. Okay. Ja to już, dzięki za reklamę, ja puszczę w przerwie. Ja to już raczej w hejty mam tak wywalone, że mnie to, wiesz, no, tak nie rusza, nie? Konstruktywna krytyka jeszcze, jak mi ktoś zapoda, to czasem mnie faktycznie dosyć mocno poruszy, ale takie dziecięce wyzywanie, bluzganie i spamowanie, to dla mnie to jest ban i elo, nie? I to na tym się kończy historia. Przestań ją szarpać! Myślisz, że się ciebie przestraszę, pojebany chudzielcu? Powinieneś, chyba że chcesz mieć na karku moks z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź załóż sprawę w sądzie. Ty, jak to mówi? Wypierdalaj to w ten spokój! Tutaj dobra, ktoś? Rozumiem. Każdy ma dosyć tego miasta, nawet szczury. Spłać tylko to, co mi wisisz i możesz spierdalać. Tak z worka, leka. Alfons. Nic ci nie jestem winna. Poza 20 paczkami. Co? Skąd wziąłeś taką kwotę? Chyba z tyłka wygrzebałeś. Uważaj, jak się do mnie odzywasz, szmato. Zainwestowałem w ciebie. Myślisz, że Fingers za darmo nastawia ci ryj? Chcesz odejść z biznesu, to musisz mi oddać. Dzięki za reklamę. Czyli posypała się banicja, ale gdzie? Cześć, Vi. O, Judy. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty, poczekaj na swoją kolej. Ross Austin. Janet Brewer. Znasz tego Reapera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Ej, dobrze, że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Moksy mają Fingersa na czerowniku. Dlaczego Evelyn wróciła do domu? Evelyn była u Moksów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowałam jej to wybić z głowy, ale... Moksy nie mają przypadkiem tego Fingersa na celowniku. Nie. Dlaczego? Słyszałam, że on przynosi więcej szkody niż pożytku. Niestety, nie możemy się zajmować wszystkimi. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadę do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Myślisz, że ona tu jest? Zależy ci na niej. Pracowałaś w domu lalek. Pracowałaś w chmurach? Tak, edytowałam im Braindance. Tam poznałam Evelyn, Toma i resztę. Zależy ci na niej. Z czego to wnioskujesz? Od razu ruszyłaś na poszukiwanie. Czy ten ziomek dostał banata? Potrafi przyciągać ludzi. Myślisz, że Evelyn gdzieś tu jest? Mam nadzieję, że tak. Bo chcę, żeby się szybko znalazła. A z drugiej strony mam nadzieję, że nie. Bo boję się, co ten pojeb mógł z nią zrobić. Okej. Okay. Ej, dziewczyny, przepuścicie nas? Skarbie. A to spodnie. Gdzie jest Fingers? Fingers pomaga sex workerkom. Widziałyście dziewczynę z niebieskimi włosami? Widziałyście tutaj dziewczynę z niebieskimi włosami? Ma chip lalkowy. Ja chyba widziałam taką. Fingers ją operował. Dalej tu jest? Nie wiem. Jego zapytaj. Muszę z nim porozmawiać, to ważne. Poczekaj. No dobra. Zapłać. Idźcie do lepszego Reaperdoka. Koleżanka bardzo cierpi. Przepuścicie nas. Moja koleżanka bardzo cierpi. Może mogłybyście nas przepuścić.
Jasne, wejdźcie. Ciekawe. Przed chwilą nie wyglądała, jakby coś jej było. Ale już jej jest. Sprawdź, wchodzimy. Czy możesz otwierać usta. A teraz? Lepiej. Ale coś jest nie tak. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzeg naciska na nerw wzrokowy. Po jakimś czasie oko powinno się zaadaptować. Wchodzimy? Dajesz, kurde. Wbijamy i robimy rozpierdol. Dzień dobry. Siema, Fingers. W czym mogę pomóc? What the fuck? Co to jest, kurde, ten z miodowych lat? Nie Karol, tylko ten drugi, Norek. Z fryzurą na... Nie wiem co? Co jest? Chciałabym chwilę porozmawiać. Z przyjemnością. Szkoda, że tylko chwilę. Ja lubię rozmawiać z ładnymi dziewczynami. Z tym, że w tej chwili jestem... zajęty. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moxów. Mox. Szanuję. Czego chcecie? Słyszałam, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczepy. Towar musi być najwyższej jakości, inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Nie rozśmieszaj mnie. Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą zapytaj, kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje, dopieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż... Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłam jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Wydawało ci się. To tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia, o kogo wam chodzi. Uderz. Przypomnij sobie, albo mnie zapamiętasz. Mówi coś ksywka Woodman. Mówię, że nie chcesz mieć na karku Moxów. Zapomniałaś, dobra, po co tu przyszłyśmy? Forrest, to nazwisko coś ci mówi? Nie. Mówią na niego Woodman. Pracuje w domu lalek. Czyli rozmawiałaś z nim? To ja zadaję pytania. Czy Woodman przyprowadził do ciebie Evelyn? Przyprowadził? Co za dużo powiedziane. Ona nie była w stanie chodzić. Prawdę mówiąc, to... nie była w stanie robić niczego. Nie powiedział, jak ma na imię. Nazywałem ją Laleczką. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Same widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt? Mówisz, że nie mogłeś jej pomóc. Co jej było? Gdybym wiedział, co jej było, to pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak netrunnerski. Oberwała wyspecjalizowanym malwarem. To ma sens. Przejdź do puenty. Puenta jest taka, że... no jakby wam to... nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz! Co z nią zrobiłeś, pojebie? Nie no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gębę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę.
Widzę, że jesteś prymitywem. Nie warto na ciebie marnować słów. Zabrali ją faceci ze studia braindance'owego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Mówili, że to nagrania z ćmą. Że będzie się nadawała do ćmy. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Nagranie jest ćmą. Zadanie ukończone. Nieznane przyjemności. Bez wad. Porozmawiajesz z Judy. Fingerstadt. Poszukiwani w Night City. Ty, to ja go mogę oddać jako poszukiwanego? Chyba. Świat jak woła i wyobrażenia. Nożyk jakiś. Dobra. Gdzie ta Judy? Pozwoliłam jej wrócić do domu, lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Nie traćmy czasu na tę histerię. Nie martw się, znajdziemy ją. Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej zmasakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindance'y. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. Ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Pozwoliłem sobie na zniewagę, za co przepraszam. Nawet ja czasami daję się ponieść nerwom, mam nadzieję, że nie wzięłaś sobie tego do serca. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindance'y. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. Każdy zostawia ślady. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Poza tym mam ze sobą najlepszą w mieście specjalistkę od braindance'ów. No to najlepsza specjalistka ma lepszy pomysł. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Nie. Chciałem, że zejdzie po tych schodach idealnie, ale nie. Trochę przenikała i stąd skutka. Rozejrzę się po Jig Jig Street. Zrobimy inaczej. Mam pomysł. Widziałam na Jig Jig Street sklep z pornosami. Był tam naprawdę szeroki asortyment. Myślisz, że ćmę też mają? Sprawdzę. Ja spróbuję coś znaleźć na stronie PNC. Poczekam w wozie. Spoko. Spoko, lalka.